Witajcie serdecznie, majstry i majsterki. Zbliża się wiosna pełnymi krokami. Czas na odświeżanie jakichś swoich mebelków, a może jakichś elementów w domu bądź w ogrodzie. Mam tutaj kilka takich elementów, które postanowiłem, że wykorzystam. To nie są elementy specjalnie przygotowane. Już Wam mówię. To jest front, który zrobiłem kiedyś próbnie. On tutaj ma nawet na imitację listewek. To miał być front, ale niestety poległem gdzieś tam i umarło to w przedbiegach. Oprócz tego mam zwykły kawałek surowej deski, która gdzieś tutaj się wala po warsztacie. To jest jakiś element tutaj stołu, który kiedyś robiłem i go przerobiłem. Tutaj mam od mojej koleżanki, można powiedzieć, taki odpad, na którym robiłem kiedyś, jak przykręcić prosto zawiasy. I on z tej strony jest lakierowany lakierem takim półmatem. I tutaj mam taki elegancki stary próg. Ten próg jest z familoków, to znaczy się z bardzo starych domów, jeżeli nie wiecie, co to są familoki. Koleżanka ma do niego bardzo duży sentyment. Pozdrawiam, Ula, jeżeli oglądasz. Zobaczymy, co dzisiaj z niego wyjdzie. I tutaj taką ciekawostkę. Mam taką starą skrzynię, którą sąsiad wystawił przed piwnicę, mając w nadziei, że nie będzie musiał wynosić. No i okazało się, że Olo zauważył coś takiego. To jest zwykła sklejka, ale ja do niej bardzo pomalutku się przymierzam, żeby ją naprawić, żeby ją zrobić, żeby była ładna, cacy. Ale ona jest tutaj pokryta starą farbą olejną. Ta skrzynia ma, podejrzewam, no z dobre 30 lat. Przyznam się szczerze, nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czy to mi się uda. Zaczniemy najpierw od rowków. Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w tym czasie pokaleczymy troszkę, możemy pokaleczyć tutaj te płaskie elementy. Ale jeżeli chcemy przykładowo z tego wydobyć strukturę drewna, no to jak znalazł, nie? Dobra, lecimy. Dobra, można powiedzieć, że tutaj mam jedną tarczą zrobione i teraz możemy sobie użyć tej, powiedzmy, mosiężnej. Delikatnie, bo ona ma w sumie największy zbiór. O. Duży zbiór ma, nie? Można powiedzieć, że dosyć agresywnie i troszkę nawet zafałszowała nam tutaj rysunek słoja. Ale jak mamy troszkę zafałszowane, to do tego z pomocą przyjdzie nam w tym momencie taka szczotka z niebieskim tutaj, można powiedzieć, włosem, bo to są szczotki nylonowe. Na czym polega szczotka nylonowa? W środku jest drucik, który jest oblany dookoła właśnie takim nylonem. No i teraz tą szczotką możemy się pobawić, łagodząc sobie troszkę te krawędzie wszystkie. Zauważcie, że ona mi tutaj ładnie wyrównała strukturę drewna czystego, ale z farbą ma już problem, żeby go tak super sobie ściągnąć, tą farbę. Dlatego te niebieskie to są, można powiedzieć, tak zwane wykańczające.
A te czerwone, bądź pomarańczowe, to są szczotki do obróbki troszkę bardziej zgrubnej. No a największy urobek, jakby nie było, mata. I zobaczymy, jak sobie te szczotki radzą tutaj z lakierobejcą. Jest potencjał. Przepniemy się teraz na pomarańczową. I teraz Wam coś pokażę, czym się różni ta mosiężna od tej pomarańczowej nylonowej. Tutaj było czyszczone tą pomarańczową nylonową, a tutaj tą mosiężną. Mosiężna zaczęła robić strukturę, wycinać, można powiedzieć, tymi swoimi drucikami, a nylonowa, ona mi elegancko ściągnęła tutaj tą lakierobejcę. Tutaj ogólnie rzecz biorąc, z tego co widzę, to chyba słabo było to pomalowane, tylko chyba raz, skoro od razu tak ładnie to zeszło. Także spoko. Dobra, przechodzimy do następnego elementu, którym będzie ten stary próg. Ogólnie to w tym progu nie ma kompletnie nic nadzwyczajnego, ale ze względu na to, że akuratnie w danej, w danym familoku, w danej klatce, gdzie ludzie mieszkają, wszyscy mają takie same te progi. Nie wiem, w jakim stanie, jedni w lepszym, drudzy w gorszym. Ale dobra, tutaj teraz tak, weźmiemy pomarańczową szczotkę. Nie będę tego progu nie będę traktował tą mosiężną, ze względu na to, że ona ma zbyt duży urobek i tutaj trzeba o tym pamiętać. Użyjemy sobie tej nylonowej i zobaczymy, jak ona wyczyści nam z tego brudu. Tu jest jakiś tynk, kawałek, brud z butów, wszystko tu jest. To jest tak bardzo wstępnie przeszlifowane, ze względu na to, że chciałem zobaczyć calutki rysunek i drewna. I teraz nadam troszkę takiego lepszego kształtu wizualnego, żeby te słoje się jeszcze bardziej nam tutaj odznaczały. I do tego wrócimy z powrotem do tej szczotki, tej takiej wąskiej. I spróbujemy tutaj ten rysuneczek troszkę powiększyć. Dobra, z tej strony mamy już ładnie tutaj nadany kształt. Ja teraz jeszcze chciałbym zobaczyć, czy jeżeli ja wrócę z tej czołowej szczotki, może czołowa, boczna, do tej, czy ona mi troszkę wygładzi tutaj te rysy, które powstały na tak zwanej bieli. No, nawet daje radę. To mnie najbardziej też interesuje. O, tu mamy jeszcze dwa kolory, a nawet trzy. Od zewnętrznej strony mamy tutaj olejną, a od wewnętrznej strony mamy to takie bardzo brudne. Zaczniemy od zewnętrznej strony. Zobaczymy, która szczotka jak sobie da radę, jeżeli chodzi o wyczyszczenie tej farby olejnej. Dobra, no to standardowo lecimy od mosiężnej. O, ale ona będzie żarła i to zdrowo. Ta pomarańczowa robi coś takiego.
No, tu by trzeba było się troszkę narobić przy tym. Z ciekawości pokażę Wam jeszcze, jak niebieska, ale ona jest mocno wykańczająca, dlatego no niespecjalnie. Zrobimy tu z boku. No, ona bardziej do gładzenia. Tu wyczyściła mi cały kurz, także jest ok. Bo są jeszcze takie, ja Wam jej nie pokazywałem, ale są jeszcze takie na duże, dosyć duża średnica jest, nie pamiętam nawet jakiej, ale to jest typowo stalowa szczota. Raczej jej tutaj nie będę używał, bo szkoda tej skrzyneczki. Nic, tylko się uświniłem, a świeżo umyte, świeżo wyprany. To są wszystko szczotki, które dostałem swego czasu do testów od Wolfcraft Polska. Nie ukrywam, nigdy nie ukrywałem, że bardzo lubię współpracować z tą marką i dzięki Wolfcraft za udostępnienie do testów, żebyśmy mogli zobaczyć, jak i ja, tak i moi widzowie, to znaczy się Wy, żebyście mogli sobie zobaczyć, czym można wyczyścić sobie jakiś element. Jeżeli robicie sobie przykładowo skrzynię ogrodową, tak zwaną donicę dużą, można ją tak fajnie wprowadzić w taką strukturę drewna, żeby było ładnie. Tak jak przykładowo tutaj ten próg, który no, widzieliście chwileczkę, naprawdę tylko tym poszlifowałem. To jest miękkie drewno, bo to jest jakiś iglak. I ona naprawdę ładnie się już tutaj prezentuje. Ja jej nie będę specjalnie czyścił do białego, żeby ona jednak zachowała te swoje, tą swoją strukturę. Ja to jeszcze bardziej uwidocznię. Te szczotki, one nam wybierają spośród słojów tak zwany urobek, biel to się chyba nazywa tak fachowo. I teraz można przyspieszyć jeszcze poprzez zastosowanie takiego palnika gazowego, z tym, że tak, powiem Wam szczerze, nie kupujcie tych palników, bo one po prostu są o kant czegoś tam roztrzasnąć, rozbić, ze względu na to, że one po jakimś czasie same ulegają jakiemuś uszkodzeniu i po włożeniu do butli ucieka mi gaz poprzez to, nie idzie tego zrobić, to jest śmietnik. Także, a przypalenie drewna powoduje po prostu to, że nam się robi taka fajna struktura. Łatwiej nam się to, ten urobek też wybiera. Ale to wszystko zależy od tego, co chcecie zrobić. Bo jeżeli chcecie przykładowo sobie przeprowadzić renowację mebelków, tak jak pokazałem na przykładzie tego mojego testowego frontu, no to tutaj już trzeba pomyśleć nad tym, którymi szczotkami. Taką szczotką pomarańczową, możemy tą nylonową, możemy sobie wyprowadzić rowki, jeżeli mamy jakiś wzór na froncie, a później takimi szczotkami możemy równać, no i gładzić. Jakieś tam szlify, nie szlify, to już wszystko zależy od tego, co chcecie robić. Z lakierobejcami też sobie daję radę, nie? Dobra, ja mam nadzieję, że pomogłem Wam w tym wyborze, jeżeli chodzi o renowację drewna i zapraszam na kolejne odcinki, które pojawią się już niebawem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Olo76, bez pitolenia, nara majstry i majsterki. Cześć!